Hello and welcome back to Witcher 2. I'm sorry that I about the abruptly finishing the last episode. Something urgently came up. Okay, I'll quickly save here because I want to try this way over. Hey, no. Okay, maybe you will imprison me if I get hit a lot. That way I can. No, I'm pretty sure you will kill me. Yeah, you'll kill me. Maybe I can find the ogre guards, because right now I'm just thinking, how the hell can I get back, get to Philippa? But there are still the guards. I don't care about you. Oh, got them. They're away. They went away. Hide your sword, please. Will you kill me? Those are Temerian soldiers. I believe they'll kill me. Oh, no they don't. Great, because I'm not looking for the sewers. And finally we're back here. Finally. Hey. Co tu robisz? Bardzo się starałem, żeby zobaczyć Filippę Eilhart w kajdanach. Ciekawe, czy będziesz równie wyszczekany stojąc na szafocie. W przeciwieństwie do ciebie nie zrobiłem nic, za co wysyłają na szafot. Dla nich jesteś zabójcą królów. Zapewniam cię, że Kaci Radowida sprawią, że przyznasz się do wszystkiego. Nawet do współżycia z trollami. Radowid tylko... Nothing against me again. Radowid nie jest idiotą, wie, że jestem niewinny. Poza tym pomogłem mu kiedyś. Radowid jest politykiem. Chętnie pokaże światu, że jest mścicielem zamordowanych władców. Zanim to zrobił, usłyszę o tym, co zrobiłaś w Vergen. Pomagając rebeliantom, osłabiłam Henselta, a to jest najważniejsze. Teraz Radowid jest górą, to on ma decydujący głos na obradach. Między innymi dzięki mnie. W takim razie, dlaczego wsadził cię do lochu? To jakieś nieporozumienie. Okej. Od początku wiedziałaś, że Saskia jest smokiem? Podejrzewałam, że coś z nią nie tak od dłuższego czasu. Ale prawdy dowiedziałam się dopiero, gdy padła otruta i mogłam ją dokładnie zbadać. Widziałem listę składników antidotum. Nie ma w nich słowa o Róży Pamięci. Cóż, każdy lubi mieć wiernych sprzymierzeńców, a Róża Pamięci ma wielką moc. Nawet smoczyca nie poradzi sobie z moim urokiem. Dlaczego nie wezwiesz jej na pomoc? Dwimeryt blokuje magię. Telepatię również. To sinie. Wasza wysokość? Długo czekałem na to spotkanie. Tak nagle opuściłaś Redanię, że nie znalazłem sposobności, by cię należycie pożegnać. Wasza wysokość, nie rozumiem, dlaczego mnie aresztowano. Wszystko, co zrobiłam, służyło interesom Redanii. Wsparcie rebelii, osłabienie Henselta. Ryzykowałam własną reputacją dla twojego dobra. Nie jestem już małym chłopcem, który wierzy w każde twoje słowo. Dlaczego to robisz, Radowidzie? Wspierałam cię w najtrudniejszych chwilach. Beze mnie nie byłbyś tym, kim jesteś. Nie rozumiem. Rozumiesz doskonale. Knułaś przeciwko mojemu ojcu, Wizimirowi, a także przeciw mnie. Cały redański dwór trząsł się ze strachu przed wszechwładną Filippą Eilhart. Wasza wysokość, to nieprawda. Pozwól mi wytłumaczyć, o co jestem oskarżona.
królu. Ambasadorze? Trish Merigold była tak miła, że sporządziła listę osób zasiadających w tajnej organizacji zwanej Lożą Czarodziejek. Zasiadały w niej również czarodziejki z Nilfgaardu, ale nie musisz się już o nie kłopotać, pani. Triss, oszalałeś. Zleciłyście zabójstwa Dema Venda i Foltesta. Podejrzewam, że maczałaś też palce w zabójstwie mojego ojca. I gdybym teraz zdjął ci Dwimeryt z nadgarstków, zabiłabyś i mnie. Jesteś skończona, Eilhart. Przeprowadzimy proces, żeby wszystko było jak należy, ale wiedz, że się nie wywiniesz. Zostaniesz skazana za udział w spisku, zdradę i królobójstwo. Czeka cię tarcie skóry i stos. Całe dzieciństwo spędziłem czując na plecach twoje zimne spojrzenie. Gdy wydawałem polecenia, moi poddani szukali wzrokiem przyzwalającego gestu Filippy Eilhart. Cały dwór w Tretogorze patrzył, jak mnie upokarzasz. Cała Redania śmiała się ze mnie za moimi plecami. Pamiętasz, jak uczyłaś mnie patrzeć ludziom w oczy i zmuszać, by to oni pierwsi spuścili wzrok? Król nie może okazywać słabości i niezdecydowania. To twoje słowa. Opanowałem tę sztukę do perfekcji. Tylko ciebie nie udało mi się nigdy zmusić do uległości. Masz jedną szansę, by skrócić cierpienie. Przyznaj się do wszystkiego tu i teraz w obecności ambasadora. Spójrz mi w oczy i okaż skruchę, okaż uległość. Twój wybór. Kacie, wyłupić jej oczy. Popełniasz wielki błąd, królu. Jeszcze wrócimy do tej rozmowy. Nie wierzyłem, kiedy mi powiedzieli, że Geralt z Rivii siedzi w moim lochu. Geralt, którego znam, nie dałby się złapać. Zawsze chciałem zwiedzić twoje lochy, panie. A co w nich takiego ciekawego? Goście. Musisz mi wybaczyć. Na szczęście Eilhart już wkrótce nas opuści. Nie proszę o łaskę dla siebie, ale dla Triss Merigold. Twoja przyjaciółka jest teraz w mocy ambasadora Fitz Osterlena. Wiem, ale przecież Szilard nie odmówi ci drobnej przysługi, panie. Niewykluczone, że będę zmuszony prosić Nilfgaard o poważniejsze przysługi, dlatego wybacz. W tym mieście decydują się losy całych narodów. Jednostki nie mają znaczenia. Szilard wspomniał o organizacji czarodziejek. Tak się składa, że interesują mnie plany loży. Plany loży nikogo nie powinny interesować, ponieważ ta organizacja wkrótce przestanie istnieć. Nic do ciebie nie mam, Wiedźminie, ale z nieproszonego gościa zamieniłeś się w niewygodnego świadka. Rozumiem, że ja zapoznam się z twoimi lochami lepiej i znacznie dłużej. Na pewno nie wyjdziesz stąd przed zakończeniem obrad. Jeżeli uważasz, że mógłbym na nie wpłynąć, to mnie przeceniasz, królu. Polityka jest jak skomplikowana układanka. Każdy klocek może okazać się ważny. Albo bezużyteczny. W Loch Muin nastąpi przełom. I tego przełomu dokonam ja. Nie będzie drugiego Tanet. Wkrótce wszyscy przekonają się, do czego zdolny jest król Redanii. Czas na obrady. Radowid jest zdolny, ale zbyt młody. Nie rozumie jeszcze, że tak naprawdę milczeć potrafią tylko umarli. Ponieważ Redania oddaje przysługę Nilfgaardowi, ja również pomogę królowi. O jaką przysługę chodzi? Możesz mi powiedzieć. Umarli nie zdradzają tajemnic. To prawda, ale jestem ostrożny. Obiecuję ci, że kiedy twoje ciało wystygnie, opowiem ci wszystko ze szczegółami. Żałuj, że tego nie dożyjesz. Loch Muin czeka duża niespodzianka. I magów, i królów. Nikt nie lubi, kiedy decydują za niego, a już na pewno nie król. Jesteś niebezpieczny, Wiedźminie. I zbyt niezależny. Przyjdzie czas, że Radowid mi podziękuje. Jest jeden czas, that he will be waiting. Zabijcie go. Tylko uważajcie na czary. Przytrzymaj go, Hart. Ah!
didn't you kill him straight away? Wyprowadź mnie stąd! Najpierw odpowiesz na kilka pytań. Anito Wain Saskia, how does the spell work? Jak działa urok? Saskia nie jest w stanie oprzeć się mojej woli. Wierzę, że jestem najwspanialszą osobą na świecie. To tak, jakby była zakochana. Najpiękniejsze jest to, że zachowała pełnię władz umysłowych. Swój czarujący charakter, waleczność, honor. Jorvet is in Lokmoin. He's eager to see you. Nie tropiłem cię sam. Jorvet nie może się doczekać spotkania. Moja śmierć niewiele zmieni. A tacy jak Jorvet nie mają prawa nikogo osądzać. Ani tu pani Saskia. Gdzie ona jest? Gdy mnie aresztowali, była z Shilą. Pewnie wybierają się na obrady. Is what Shilard said true? Shilard mówił prawdę? O loży? O królobójstwach? Mówił to, co chciał usłyszeć Radovid. Półprawdy i prawdy wyjęte z kontekstu niewiele się różnią od kłamstw. Triss brała w tym udział? Pod tym akurat względem jest czysta jak łza. Ale tylko pod tym. Zapewniam cię, że nie była z tobą szczera w wielu innych sprawach. Po co to wszystko? Jaki macie interes w mordowaniu władców? Pomóż mi się stąd wydostać, a wszystko ci wytłumaczę i pomogę zdjąć urok z Saski. Zdejmij mi kajdany i zaprowadź do mojej kwatery. Błagam! Wszystko ci powiem. Wszystko! Okej, okay, I'll help you. If I help you, I'll put you in danger. Oto mamy problem. Czas ucieka. Będziesz się mścił na ślepej kobiecie? Shilard powiedział, że mają Triss. Muszę ją uwolnić, zanim wyłupią jej oczy jak tobie. Wyprawa do obozu Nilfgaardu to samobójstwo. Zostawienie przyjaciela to łajdactwo. Tylko ja wiem, jak odczarować Saskię. Wydostań mnie stąd. Jeśli zginę, na zawsze pozostanie pod wpływem uroku. You lift the spell from Saskia. Dobrze. Ale jeśli mnie oszukasz... Rozkuj mnie i prowadź. Musimy wrócić kanałami. Kajdany zostają. I pójdziesz przodem. Shilard podniesie alarm. Nie podniesie. Zanim się ocknie, będzie po wszystkim. Why won't you zabij go! Nie morduję nieprzytomnych starców. Okay. Ruszaj. Fine. Żadnych sztuczek, Phil. Chcę się stąd wydostać i przeżyć. Nie zemdlejesz? Dasz radę iść? Wytrzymam. Mógłbyś mi zdjąć kajdany? Kajdany zostają. You're really thinking I'll be dumb enough. Oh, hi, Overt. Glad to see you made it. Kto jej to zrobił? Radovid. W ten sposób podziękował za opiekę w dzieciństwie. Widziałem, jak szedł na obrady w towarzystwie wojska. Pogwizdywał pod nosem. Wyprowadźcie mnie stąd, jeśli... Zamknij się, wiedźmo. Żyjesz tylko dlatego, że jesteś potrzebna. Filippa obiecała pomóc. W zamian za wolność. I ty jej zaufałeś. Znasz lepszy sposób, żeby uwolnić Saskię? Can you walk? Masz siłę iść, Eilhart? Muszę mieć. Co się teraz dzieje z Saskią? Kazałam jej wykonywać polecenia Shilly de Tancarville, dopóki nie wrócę. Pięknie. Shilla bierze udział w obradach? Tak, pewnie już tam jest. Dopilnuję, żeby plan loży się ziścił. Did you order Foltest killed? Kazałaś zamordować Foltesta? Nie. Shilard mówił, że Triss zeznała. Triss nie wie, co mówi. Loża faktycznie istnieje i Triss straciła nasze zaufanie. To prawda, ale nie kazałam zabić Foltesta. What are Loge's plan? Czego ma dopilnować Shilla? Przywrócenia Rady i Kapituły i powstania silnego, niezależnego państwa pod przywództwem Saski. W jakim celu? Żeby móc bronić się przed Nilfgaardem. Żeby w końcu po latach chaosu i niszczenia zacząć budować. Co w tym złego, że chcemy rządzić? Wszyscy chcą. A ja znam się na tym jak żaden król w tym mieście. Ludzie ci nie uwierzą. Nie zaakceptują królowej czarodziejki. Nie ludzie tym bardziej. Ale wszyscy wierzą w Saskię. Ta dziewczyna jest urodzonym przywódcą. Ale nie ma pojęcia o wielkiej polityce. Ma charyzmę, ale brakuje jej sprytu. Jest odważna, ale brak jej zajadłości. Sprawiedliwa,
lecz nie okrutna. Twoje przeciwieństwo, co? Być może. Razem byłybyśmy nie do zatrzymania. You used me as well. Co byś zrobiła, gdyby Saskia nie została otruta i pewien głupi wiedźmin nie zdobył składników eliksiru? Szukałabym innych sposobów, ale nie mogłam przepuścić takiej okazji. How do we free Saskia? Jak uwolnić Saskię? Mam sztylet opatrzony kontrzaklęciem. Trzeba go wbić w serce smoka. Chyba w twoje, wiedźmo. Kpisz sobie z nas? Nie ma innego sposobu. Uderzenie musi być wykonane z chirurgiczną precyzją. Tylko wtedy zadziała kontrzaklęcie. Wszystkie runy muszą mieć kontakt z krwią, a czubek ostrza musi przebić komorę serca. To oznacza, że najpierw będziemy musieli ją obezwładnić. Obezwładnić smoka? To jakieś żarty? Ona kłamie, Geralt, nie ufaj jej. Po co był jej ten sztylet? Zaraz nam powie, że od początku chciała odczarować Saskię. Gdy rzucasz urok lub klątwę, musisz mieć przygotowane kontrzaklęcie. To podstawowa zasada magii. Miałam użyć sztyletu tuż po rzuceniu uroku, gdyby okazało się, że coś poszło nie tak. Niewielu czarodziejów stosuje się do tej zasady. Gdzie sztylet? W mojej kwaterze, w dawnym domu Jeffreya Monka. Dobrze zabezpieczony. Wiem, gdzie to jest. Let's go. Jorvet, wiesz, jak niezauważenie dotrzeć do kwatery Filipy? Kanałem. Natkniemy się na potwory, ale zaoszczędzimy dużo czasu. Pilnuj jej. Ja pójdę przodem. Oh. I wanted to... Nope. Where is it? Yeah, I finally unlock ability to throw daggers that were taken from me. Great, my sword. Thank you. Tam coś jest. Wcześniej ominąłem to miejsce. Może szlachetny rycerz, który zaoferuje nam bezinteresowną pomoc. Sprawdzę. Come on, Empress. That's weird. Really? I have no idea why I have so much problem hitting them. Jaką mam gwarancję, że puścicie mnie wolno? Żadnej. Jeżeli twój sztylet nie zadziała, lub jeśli Saskia zginie, ty będziesz następna. I to nie będzie szybka śmierć. Marzysz o tym, prawda? And he's not the only one. Miejsce podobne do poprzedniego. Tak samo z... Poczekaj. Come on, run. Oh. For some reason, my... Adrenaline isn't working. Im prędzej dasz nam sztylet, tym szybciej będziesz mogła się wylizać z ran. Zaklęcia uśmierzające ból wymagają skupienia i precyzji. Nie dam rady. W takim razie zdechniesz z bólu i nikt ci nie pomoże. Ani nie będzie po tobie płakał. Ruszaj. Okay, I guess. I hope that was last of them. Sprawdź pomieszczenie przed nami. Nie podoba mi się. Mi też. I can hear another one, I think. Oh, god damn it. Of course I'm taking her notes. Cool. Give me the scales. Maybe they're better than what I... Maybe pressing escape instead of I...
It's the same. It's the same. What the? That I didn't expect. Again, it just doesn't work. It uses up. Whoa. Oh, he's still alive. Not anymore. Zdejmij dwimeryt z moich rąk. Pomogę wam. Zamknij się, bo utnę ci język. Really like this holster for bow on your back. That's cool. To ta skrzynia? Jak wygląda? Ciężki kufer pokryty runami. Na podłodze jest krąg i świece. Tak. To skrzynia, w której Jeffrey Monk trzymał swoje najcenniejsze skarby. W niej schowałam sztylet. Jak ją otworzyć? Trzeba zapalić świecę w odpowiedniej kolejności. Rozgryzłam to już. Moje notatki są na dole. Później wystarczy proste zaklęcie. Zdejmijcie mi kajdany. Geralt, znasz ten rytuał? Tylko czarodziej może go odprawić. Zamknij się. Najpierw zapalę świecę. Dwimeryt zdejmiemy ci potem. Okay, we saw those notes. I have no idea. I think it's either. Come on. I think it's either that doesn't make the line cross. Nie ta kolejność. To spróbuj jeszcze raz. 1, 2, 3. Maybe it has to cross. 1, 2, 3. Like those two are the same. Again. Okay. 1. Two, three, four, five. Nic się nie dzieje. Moje notatki są jednoznaczne. They are not. Okay, but I'm gonna end this part here. So for now, thank you very much. Stay alive and see you soon.